Ta trudna sytuacja bierze się oczywiście z tego, że naraz spadły na nas trzy plagi, trzy klęski. Pierwsza to bez wątpienia pandemia COVID, która dotyka tylu z nas, tyle naszych rodzin, nasze dzieci cierpią w tak, a nie inaczej zorganizowanej w tym czasie edukacji. To sytuacja bez precedensu. To sytuacja, w której nie pamiętają chyba nawet nasi dziadkowie, w której na cmentarze w Polsce trzeba czekać w 3-tygodniowych albo miesięcznych kolejkach. Pandemia zdewastowała też polską gospodarkę. Wiele firm musiało się po prostu zamknąć. Wiele osób straciło pracę. Wiele osób jest dzisiaj w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dzisiaj tutaj w Turku chciałbym szczególną uwagę zwrócić, chcielibyśmy na tej konferencji szczególną uwagę zwrócić na tych, którzy prowadzą małe firmy. Te zatrudniające do 50, do 49 tak naprawdę formalnie rzecz biorąc osób. To oni bardzo często dzisiaj są w sytuacji, o której mówią, o której ja też słyszałem przed chwilą tutaj, rozmawiając z paniami prowadzącymi stragan z obuwiem, mówią bardzo często: zamykamy się. Za chwilę się zamykamy. Tak źle nie było od 30 lat, jak tę działalność od czasami lat 90. prowadzili. Dzisiaj ta sytuacja, która dotyka nie tylko ich, mamy nadzieję i mamy takie wrażenie, mamy przekonanie, mogłaby zostać, nie wiem czy powstrzymana, ale na pewno ich los można by było spróbować poprawić. Chcę tu powiedzieć o trzech rzeczach, tych trzech obszarach, w których natychmiast trzeba by było zadziałać. Pierwszy to są choćby ceny energii. Wszyscy doświadczamy tego, ile dzisiaj kosztuje gaz, ile kosztuje prąd, a w związku z powyższym, ile kosztują wszystkie rzeczy, do których wytworzenia potrzeba dzisiaj gazu, prądu, czyli większość z tych rzeczy, z którymi mamy do czynienia. Chleb trzeba upiec w jakimś piecu, czymś opalanym, pomieszczenie, w którym pracują pracownicy, trzeba ogrzać, do produkcji nawozów, które potrzebne są do produkcji żywności, potrzebny jest gaz ziemny i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mali i średni przedsiębiorcy doświadczają 400% podwyżki cen gazu. I dzieje się to w sytuacji, w której państwowa spółka PGNiG sprzedaje im ten gaz z 50% marżą. Tu naprawdę jest przestrzeń do tego, żeby państwo wzięło odpowiedzialność za sytuację, za którą twardo odpowiedzialności wziąć nie chce i spróbowało zrobić w tym wreszcie porządek. Polski Ład doprowadził do tego, o czym wszyscy chyba wiemy, prowadzący działalność gospodarczą, do takiego bajzlu, bo to trzeba powiedzieć wprost, w przepisach, do którego trzeba już za chwilę będzie habilitacji, żeby się w tym ogarnąć i trzeba będzie znowu płacić więcej księgowym za to, że więcej godzin będą poświęcali na analizę naszych rozliczeń podatkowych. To miało być prostsze, to miało być bardziej czytelne, to miało ułatwiać życie, a nie komplikować. Ten Polski Ład, który jeszcze na swoich kontach i kieszeniach nie wszyscy odczuli, ale w lutym, kiedy trzeba będzie zapłacić podatki za styczeń, wielu to odczuje i podniesie ceny, które będą wyższe w marcu i wtedy się przekonamy jeszcze, jaką skalę zniszczeń ten projekt przyniesie, jest od samego początku bublem. Tam są dobre pomysły, jak choćby ten, że trzeba podnieść kwotę wolną. To mówiliśmy o tym od dawna, tak? Tylko że zobaczcie, mówiłem o tym przed chwilą, rozmawiałem z panem, który zapytał mnie o program dla organizacji pozarządowych, o to, co będziemy robili ze stowarzyszeniami, dla stowarzyszeń, dla organizacji pożytku publicznego. Zobaczcie państwo, kwotę wolną podnieśli, ale nie pomyśleli o tym, żeby zrekompensować ten 1%, który nie zostanie teraz zapłacony w milionach złotych przez tych, którzy do tej pory odpisywali to od tej kwoty, która podlegała opodatkowaniu. Nikt im tego nie zwróci. Kto zwróci te pieniądze samorządom, które dzisiaj już ledwo żyją finansowo i nadal będą dożynane przez kolejne tego typu pomysły? Pomysły można mieć dobre, tylko trzeba umieć je wprowadzać. Trzeba umieć je robić tak, żeby nikomu nie robić krzywdy, a przeciwnie, rozwiązywać problemy, przed którymi dzisiaj ludzie stoją. I trzecia wreszcie rzecz, o której chcę powiedzieć, to ten faktyczny lockdown, którego doświadczamy. Rząd broni się rękami i nogami przed wprowadzaniem jakichś obostrzeń covidowych, bo boi się swojego własnego braku większości i części swojego elektoratu, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, że my przecież już mamy lockdown. Słuchajcie, no to, że 500 000 ludzi jest oficjalnie dzisiaj na kwarantannie, jak realnie to jest pewnie 1 000 000.
ile ludzi jest na izolacji. Zobaczcie, ilu pracowników dzisiaj nie przychodzi do pracy. Ile szkół jest dzisiaj, klas, przedszkoli, rzeczywiście zamkniętych. Jeżeli jest zamknięta szkoła czy przedszkole, to rodzic, który nie ma z kim zostawić dziecka, musi zostać w domu i też sam do pracy nie pójdzie. I nikt nie zaoferuje mu za to żadnego świadczenia. Jak wtedy ma zachowywać się ten, który go zatrudnia i który jest w pewnym łańcuchu produkcji, musi wytworzyć pewne produkty, żeby sprzedać, żeby utrzymać swoją firmę? Ten lockdown już istnieje. On jest, niezależnie od tego, czy go zadekretujemy, czy nie. I to wszystko sprawia, że te małe firmy, o których tutaj dzisiaj przede wszystkim mówimy, te do 49 pracowników, mają problem na każdym froncie. Borykają się z zatorami płatniczymi, mają historie takie, jakie słyszeliśmy przed chwilą od pań, że producent daje im towar droższy o 30%, a klienci mają o 20% mniej pieniędzy, więc obroty spadają do poziomu podłogi i nie chcą się podnieść. I nie widać znikąd ratunku. My jesteśmy dzisiaj, już nie wspomnę jeszcze o jednym czynniku, który chyba też wielu z was tutaj stojących już zauważyło, mianowicie o podwyżkach stóp procentowych. Tak, a nie inaczej zarządzali inflacją, dojechaliśmy do miejsca, w którym dziś jesteśmy. Większość z nas już dostała większe raty kredytów, a jak jeszcze nie dostaliśmy, to dostaniemy. To wszystko sprawia, że te firmy mogą za chwilę zniknąć z powierzchni ziemi. A jak znikną, to znikną miejsca pracy. Jak znikną miejsca pracy, to ta spirala będzie się jeszcze bardziej nakręcać. Okej, to ponarzekaliśmy. To co z tym zrobić? My mówimy od bardzo wielu tygodni, proponując i kładąc rządowi na stole konkretne rozwiązania. Mówimy, okej, wy jesteście taka partia, my jesteśmy taka partia, ale dzisiaj trzeba ratować ludzi. Jak jedzie zespół ratownictwa medycznego do chorego, to nie interesuje nikogo, czy on jest z takiej, czy z takiej partii, interesuje, żeby leki były dobrze podane. Dlatego my chodzimy na spotkania do rządu, do prezydenta, do marszałek Sejmu, proponujemy rozwiązania konkretne w sprawie pandemii, w sprawie choćby tej drożyzny, z którą dzisiaj mamy do czynienia. Proponowaliśmy tę tak zwaną piątkę Hołowni, proponowaliśmy 10 rozwiązań covidowych. To są konkretne rzeczy, one wiszą w internecie, można je znaleźć. Dziś chcę powiedzieć o trzech konkretnych pomysłach i trzech konkretnych rozwiązaniach, które dzisiaj my mamy dla tych, którzy właśnie z takimi problemami jako małe przedsiębiorstwa, mali przedsiębiorcy, liczbowo, nie duchem, się zmagają. Pierwsze to obniżka cen gazu nie o 25%, ale o 40% dla przedsiębiorców dzisiaj. Tak jak powiedziałem, mamy rezerwy w postaci tego, co dzieje się choćby w PGNiG-u sprzedającym z 50% marżą gaz odbiorcom. Drodzy Państwo, PGNiG na koniec listopada 2021 roku wykazał 474% wzrostu zysku rok do roku. To jest 666 milionów złotych. To są pieniądze, które dzisiaj powinny służyć do tego, żeby maksymalnie obniżyć rachunki polskich przedsiębiorców, żeby mogli dalej zatrudniać ludzi, żebyśmy mogli dalej kupować u nich produkty. 666 milionów zysku na czysto w gazowym potentacie należącym do państwa, który wystawia nam dzisiaj rachunki za gaz. To jest pierwszy nasz postulat i o to będziemy do rządu apelować. Jeszcze nigdy w trzecim kwartale grupa PGNiG nie zarabiała takich pieniędzy. Te pieniądze dzisiaj powinny wrócić na nasze konta, na konta naszych przedsiębiorców, obniżając ich rachunki. Po drugie, to bardzo ważne dla zatrudniających pracowników. ZUS powinien przejąć zwolnienia, koszty zwolnień chorobowych, czasu izolacji, czasu kwarantanny w pierwszym miesiącu. Jak wiecie, teraz jest tak, że w pierwszym miesiącu płaci pracodawca, a później ZUS to przyjmuje. Dzisiaj w tej sytuacji to ZUS powinien od pierwszego dnia przejąć obowiązek pokrywania tych świadczeń chorobowych, żeby odciążyć przedsiębiorców w sytuacji, w której znajdują się dzisiaj, musząc wypłacać kolejnym swoim pracownikom, bo ten na kwarantannie, bo ten na izolacji, bo ta choroba jest wszędzie i coraz więcej nas z tym się styka. To byłaby naprawdę duża ulga dla tych, którzy dzisiaj zastanawiają się nad tym, czy firmę zamknąć, czy nie, a mamy ich w Polsce, jak pokazują badania, o czym też przed chwilą rozmawiałem tutaj z paniami, 20%, 1/5 tego typu firm zastanawia się nad zwinięciem dzisiaj działalności. I wreszcie trzecia rzecz, którą postulujemy i którą będziemy chcieli też, prosiliśmy o nią już i na spotkaniu Mateusza Morawieckiego, prosiliśmy i na konferencji w Sejmie, nie wiem kiedy oni to usłyszą, to jest zmiana zasad odbywania kwarantanny.
to jest przepis kompletnie absurdalny, że dzisiaj samo skierowanie na kwarantannę, które wystawiasz sobie po wypełnieniu objawów w systemie zdrowia, albo samo skierowanie przez lekarza POZ-u na test, skutkuje automatycznie kwarantanną. Kwarantanna powinna się zaczynać w momencie, w którym otrzymujesz pozytywny wynik testu, a nie wtedy, kiedy się na ten test kierujesz. I dopiero w momencie, w którym wiesz już, że jesteś zakażony koronawirusem, bo test PCR to potwierdził, wiesz, że musisz się izolować od innych. Chyba że inna będzie decyzja lekarza POZ-u, który cię bada, który dojdzie do wniosku na podstawie swojej wiedzy, że musisz iść na kwarantannę. To inna historia. Ale dzisiaj ten absurd, który sprawia, że tylu z nas trafia na kwarantannę, choć nie musiałoby na nią trafiać, powinien być, jeżeli mamy utrzymać zaufanie, choćby elementarne obywateli, do systemu ochrony zdrowia, zmieniony. Bo dzisiaj ludzie się po prostu boją też iść ze swoimi objawami do POZ-u, bo wiedzą, że jak pójdą, to dostaną z automatu kwarantannę. A jeżeli się boją chodzić do lekarza, to być może przegapią ważne objawy. A jak przegapią ważne objawy, to może być za późno. Jeżeli ludzie mają ufać lekarzom i jeżeli mają ufać ochronie zdrowia, to musimy ten punkt zmienić. A więc obniżamy o 40% rachunki za gaz dla przedsiębiorców. To jest nasz postulat. Drugi, ZUS przejmuje świadczenia chorobowe w czasie kwarantanny i izolacji. Nie obciążamy tym pracodawcy w pierwszym miesiącu. Trzecie, upraszczamy, a raczej uracjonalnimy zasady kwarantanny, odbywania kwarantanny tak, żeby ci, którzy muszą iść na kwarantannę, na nią szli, ale ci, którzy nie muszą, mogli normalnie funkcjonować. Będziemy w tej sprawie oczywiście, jak robiliśmy do tej pory, apelować, pisać, składać wnioski, pisać ustawy i składać projekty ustaw, gromadząc pod nimi podpisy. Sytuacja większości w tym Sejmie jest taka, że już dawno większością nie jest, więc a nuż uda się coś z dobrych rzeczy również przez ten Sejm szepnąć, nie można przestać próbować, bo stawką jest życie i zdrowie, stawką jest praca i bezpieczeństwo tysięcy z nas.